Dzisiaj pokażę Wam oryginalną 500 z 69 roku. Z 500 pod maską. No i w tym momencie już na samym początku przerywamy audycję, bo w momencie, w którym już film był gotowy, dowiedziałem się, że Nina ze swoją 500 wystąpiła w najnowszym odcinku Forda GPW u Patryka Mikiciuka. Także tutaj proszę bardzo, no blachy widzicie, więc no to jest ta sama 500, tutaj też jest Nina, właścicielka tej 500. Także pewnie się zastanawiacie, co robiła Nina w filmie u Patryka Mikiciuka z Fordem GPW. Otóż zajęła się ozdobieniem samego Forda GPW, ponieważ Nina jest artystką i właśnie zajmuje się tworzeniem różnych mniej lub bardziej użytkowych dzieł sztuki na ścianach, jak widać na samochodach także. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda finał, sam namalowany ten wzór, no to nie będę Was jakoś bardzo tutaj przemęczać czy snuć domysłów. No proszę bardzo, całe dzieło widać już pod koniec filmu. I proszę bardzo, no tutaj wiadomo, no jednak na nagraniu nie będzie się prezentować tak ładnie jak w rzeczywistości, ale no zobaczcie, jest fajne, mi się podoba. Dobra, wracamy do samego testu 500. To 500, to jest wersja 500L. Zobaczycie sobie tutaj, gdzie się pięknie odbijam w wypolerowanym lakierze. Co oznacza L? L to nie jest. Ta 500 jest większa, no bo 500 jest malutka, mogę ją objąć oburącz, nawet specjalnie się nie gimnastykując. L oznacza lusso. Lusso, czyli luksusowy. No i poznacie to chociażby po tych wstawkach na tylnym zderzaku i na przednim zderzaku. Dokładnie ten taki pałąk. Ta pierwsza oryginalna 500 była produkowana od połowy lat 50. do początku 70. No i widać klimat włoski, właśnie fletnerki, czy na papierosa, czy służące klimatyzacji z wnętrza, czy chociażby faldach, który można sobie odchylić i cieszyć się słoneczkiem i wiatrem. Co ciekawe, na co mogliście już zwrócić uwagę, to jest tutaj tylko jedno lusterko. Samochód ma napęd na tył i silnik też z tyłu, także układ dosyć znany z malucha, brzmi również podobnie jak maluch. Ten silnik ma pojemność dokładnie 499 cm, dwa cylindry i generuje zawrotne 18 koni i około 30 Nm. Prędkość maksymalna, jaką znalazłem formalnie, to jest 95 na godzinę. No i na płaskim podobno tyle da radę. Pod górkę nie za bardzo. Z zewnątrz zdecydowanie trudno przeoczyć wszelkie chromy na zderzakach. Tutaj to chyba nie jest chrom. To zdecydowanie nie jest chrom, ale również się błyszczy. Jest srebrne. Sama klamka do otwierania klapy silnika też jest chromowana. Dekielki na felgach mamy chromowane. No widać, że to jeszcze konstrukcyjnie lata 50., 60., gdzie chrom wiódł prym. W lusterku można się przejrzeć też, no jak widzicie, z drugiej strony i nie jest to jakoś wybitnie skomplikowane, także dzień dobry i z tej strony. Chciałem powiedzieć, że logo może Wam się wydawać znajome, no bo jednak polski Fiat miał dosyć podobne, ale to jednak włoskie logo jest oryginalne. Polskie po prostu dostało ten biały fragment, żeby przypominało naszą polską flagę. To jest oryginalne fiatowskie logo. Zdecydowanie tutaj pasuje. Nie wyobrażam sobie nowszego. Do wnętrza dostajemy się naciskając zamek i wsiadamy. No i jak się zapewne domyślacie, wnętrze do wybitnie przestronnych nie należy. Na szczęście są fletnerki. Tutaj można się ochłodzić podczas jazdy, a także można opuścić sobie szybę tradycyjnie korbką. Lusterko mamy właśnie z tej strony. Z drugiej strony lustra brak, ale w tak małym samochodzie, no zobaczcie, tutaj widzę doskonale wszystko z przodu, a Wy widzicie mnie w lusterku, hehe. No i do tyłu, mimo jednak dosyć grubego słupka, też wszystko bez problemu widać. Kierownica jest bardzo prosta, dwuramienna, ze znaczkiem. Nie będę teraz ludzi straszyć, ale jak się tutaj kliknie, no to jest klakson. No wnętrze jest bardzo przejrzyste, licznik przebiegu, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz ambitnie wyskalowałem do 130, no i poniżej klasyczne kontrolki od świateł, między innymi. Tutaj klawiszologia, niezbyt skomplikowana, a i światło świeci, dobra. Światło świeci, tak, a co ma światło robić? Lewy, i w sensie oba lewe przełączniki służą do obsługi świateł. Stacyjka, no to stacyjka, ale nie służy ona do odpalania. No i skrajny prawy przełącznik to są wycieraczki.
skrzynia manualna czterobiegowa i tutaj widzicie ssanie i rozrusznik. I jest ręczny. Od razu widać, że projekt samochodu wymagał wykorzystania jak najmniejszej przestrzeni zewnętrznej na jak największą wewnętrzną. No i tutaj na przykład jest kieszeń na bibeloty, która również jest rączką, żeby zamknąć drzwi. To służy za jedno, ta kieszeń jest sztywna, jest twarda, można spokojnie za nią pociągnąć, czyli zatrzasnąć. Tak, o, widzę, że nie zaprzestałem nagrywania. Nie pamiętam, co mówiłem, ale no nie będę to wam teraz wstawiać, żeby nie upubliczniać wizerunku ani te sprawy, ale jednak cały czas ten samochód wzbudza pozytywne reakcje i co chwila mnie ktoś pyta, co to jest? Co to za dziwny maluch? No i tutaj widzicie moje stopy, ale nie o nie chodzi. Chodzi o pedały, gdzie jest normalnie sprzęgło, hamulec i gaz. Gaz jest zamocowany w podłodze, jak widzicie. To jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Ale one są bardzo przesunięte w prawo, co jest wymuszone przez, no, nadkole. Dosyć spore. Żeby coś, o, teraz coś widać. Sprzęgło, hamulec, gaz klasycznie. Praktycznie nie ma tunelu środkowego, no bo silnik jest z tyłu, wydech jest z tyłu, napęd jest na tył. I tutaj od razu widać też tą kieszeń i widać, że włoskim konstruktorom przyświecała myśl, żeby zrobić tu jak najwięcej miejsca w środku, w jak najmniejszym samochodzie z zewnątrz. To jest fenomenalne. Tu też jakiś schoweczek spokojny. To jest naprawdę przemyślane wnętrze. Bardzo dużo upchnęli na tak małej przestrzeni. Tutaj też mamy Fiat 500 5769 Autobook. Instrukcja serwisowa dla tej 500. Pierwsze wydanie, 70 rok. I zobaczmy. Bardzo jasne, bardzo wyraźne rysunki poglądowe, wszystko ładnie podpisane. Po angielsku, naprawdę bardzo, bardzo precyzyjna książka serwisowa, fajna. Tak, no zresztą weźmy pod uwagę, że no, ta 500 pochodzi z lat, gdzie ludzie raczej sami sobie naprawiali samochody. Dlatego też jest dostęp do jakichkolwiek informacji musiał być prosty, no plus internetu nie było. Także można było naprawdę wyciągnąć stąd kupę wiedzy i być w stanie samochód naprawić na spokojnie, nawet na poboczu. No, takie nawet proste, pozornie rzeczy jak wymiana żarówek, otwieranie lamp, to wszystko tutaj jest. Same dane techniczne. O, gaźnik Webera. Proszę bardzo. Wszystkie wymiary. Świetne. Druga książka. Kategoria ta sama. California, USA. No ale tutaj już 92 rok. Podzielone na rozdziały. Silnik, smarowanie, system paliwowy, zapłon, sprzęgło, skrzynia biegów i tak dalej. I wszystko też bardzo ładnie rozpisane. Też wszystkie wymiary wynotowane. Encyklopedia wiedzy potrzebnej do utrzymania klasycznej 500 na chodzie. Mogliście zwrócić uwagę też na te fotele. No, klasyczne, niskie, mi sięgają poniżej łopatek. Wyprofilowane, więc jakieś trzymanie boczne zapewniają. Co ciekawe, na przedniej kanapie, chciałem powiedzieć, na przednich fotelach są zastosowane pasy bezpieczeństwa. Są to zwykłe pasy statyczne, ale są. Na tylnej kanapie ich nie ma. Samochód był projektowany jako samochód dla mamy, taty i dwójki dzieci i jak najbardziej w tej konwencji się spełni, ponieważ dwie dorosłe osoby usiądą z przodu wygodnie, jest miejsce na głowę, podejrzewam, że nawet jakby tutaj był dach normalny, blaszany, to moja głowa by weszła, a z tyłu podejrzewam, że spokojnie też dwójka młodych weszłaby bez problemu. Ale z przodu tutaj, no jak widzicie, faktycznie może i w czapce bym szorował po podsuficie, gdyby były blaszane dachy, jednak weźmy pod uwagę, że ludzie też z pokolenia na pokolenie stają się wyżsi. A ten samochód jest w wieku moich rodziców.
Manetkologia bez zaskoczeń, czyli kierunkowskazy i światła długie. Ta krótsza, ta dłuższa. Sprawdzone rozwiązanie, nie powodujące żadnego dyskomfortu. One są też tak fajnie wyprofilowane, że jak się trzyma kierownicę, to tu są szersze, żeby można było pewnie trafić palcem. Ale naprawdę ja jestem kryptofanem fletnerek. Uwielbiam fletnerki, to jest coś cudownego. Szkoda, że tego już nie ma. Można było sobie przewentylować wnętrze, ale bez zbytnego przeciągu. No dobra, to co? To pora na jazdę. Zawsze mam problem z umieszczeniem kamery w małych samochodach. Okej, okay, odpalił. To jest chyba wsteczne. Tak, to jest wsteczne. Manewrowość oryginalnego Fiata 500 i jego zwrotność. Zapomniałem, a nawet na pewno troszkę zapomniałem, jak się jeździ samochodami tak wiekowymi. Jednakowoż chciałem na początku porównać. Chciałem na początku porównać Fiata 500 do Trabanta, jako że ta 500 jest tylko 4 lata młodsza od Trabanta, którym jeździłem, ale to już nie ma sensu. Tu pracuje silnik czterosuwowy. Jest on z tyłu i napęd jest na tył. A biegi są normalnie w podłodze. Pomijając to, że mam problem z wyczuciem sprzęgła w tym egzemplarzu, to nie da się nie wyczuć wymiarów samochodu. Ta 500 jest maluteńka. Widać doskonale, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna. Mimo tych wielkich obramowań na zderzaku. Nie wiem w ogóle, czy cokolwiek słychać teraz, bo jest tutaj dosyć głośno. Mimo wszystko jednak warto przyznać, że dwa cylindry pracują bardziej kulturalnie od współczesnych trzech cylindrów. Tutaj jednak w brzmieniu można dopatrywać się trochę tonów znanych z malucha. Jest tutaj dość sztywno, co mnie zaskoczyło, chociaż z drugiej strony troszkę podskakuję na tym fotelu podczas jazdy przez wyboje. Jednakowoż muszę przyznać, że po przesiadaniu się z samochodów bardziej współczesnych z lat 90., 80., mam tutaj trochę problem. Z drugiej strony, albo trzeciej, nie jeździłem nigdy maluchem, więc tutaj też nie mogę się do tego odwołać. Natomiast bardzo dziwnym dla mnie teraz jest uczuciem silnik gadający z tyłu, a nie z przodu. Drążek zmiany biegu wchodzi bardzo wyraźnie i da się wyczuć, który bieg jest. Kierownica mimo kompletnego braku wspomagania, mimo tego, że jest dosyć mała, no to jak na ten samochód jest dosyć spora, też sobie powiedziałem. Jest odpowiednich rozmiarów, jest cienka, jest twarda, ale przy masie około pół tony Fiata 500 ten rozmiar kierownicy w zupełności nie przeszkadza, nawet ułatwia podczas jazdy bez wspomagania. A i warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że większość masy tutaj jest z tyłu, jako że tam jest silnik, więc przednie koła nie są aż tak dociążone, jakby były w samochodzie z napędem na przód. Biegi wchodzą miękko, z takim wyraźnym kliknięciem, bardzo to słychać i trochę czuć na ręce, ale raczej słychać. Czasami dwójka sobie zazgrzyta, ale to jest tak zwrotny samochód, że ja odruchowo chcę wyjeżdżać dalej, a tu się okazuje, że on już skręca. Już skręcił nawet. O, pochwaliłem biegi i trójka wyskoczyła. Może źle dopchnąłem. To jest naprawdę ciekawy wehikuł i tak siedzę trochę zgarbiony, co widzicie. Nie jest to spowodowane ilością miejsca nad głową, tylko prozaicznie chodzi tutaj o to, że mimo tego, że moja głowa się tutaj mieści, to moje oczy, jak się wyprostuje, są na poziomie
daszka przeciwsłonecznego i ogólnie dachu. Dlatego jednak muszę siedzieć trochę skulony. Mam wrażenie bycia zauważalnie za dużym do tego samochodu, mimo tego, że żeby normalnie go prowadzić, nie muszę przyjmować dziwnych pozycji, tylko po to, żeby widzieć, gdzie jadę. No jednak jest to dosyć istotny element prowadzenia pojazdu. Kierownica jest naprawdę wygodna. Lubię właśnie takie cienkie, twarde kierownice. Hamulce, ten hamulec, sam pedał ma dosyć specyficzną pracę, także on mi się trochę ślizga po stopie i zaczynam hamować trochę później niż bym chciał. To też może być kwestia tego, że po prostu nie jestem przyzwyczajony do tak pracującego układu. Jednakowoż naprawdę muszę pochwalić wybieranie nierówności. Zbliżamy się teraz do progu spowalniającego. Zwalniamy sobie przed nim spokojnie. Robię to w sposób dosyć miękki, dający się wyczuć, ale dosyć miękki. Też tak troszkę pływa przy ostrzejszych skrętach, ale tak fajnie sobie nim jeździ. Fajnie mi się nim jeździ. Poza bardzo specyficzną pracą pedałów i tego, że jednak jest nadkole bardzo wystające z lewej strony i troszkę przeszkadza przy moim rozmiarze kajaka, to jest to naprawdę przyjemny samochód. Jeśli ten prędkościomierz dobrze pokazuje prędkość, to ja przy 40 mam wrażenie, że lecę ponad 70. W tak małym samochodzie mijanie się z czymkolwiek jest dosyć emocjonującą czynnością. Jednak naprawdę nim się przyjemnie jeździ. Oj, teraz się będę włączać do ruchu na takiej drodze. O, jak dobrze pusto jest. Przyznam, trochę się obawiałem włączania się do ruchu. Jakby ruch był większy. Są otwarte tutaj tylko fletnerki. Głośno jest głównie przez silnik. I nie wiem, czy w ogóle teraz mnie słychać, ale fletnerki tutaj robią bardzo fajną robotę. I przez jedną, i przez drugą wpada powietrze i fajnie wentyluje kabinę, nie hucząc we wnętrzu. Z drugiej strony ten samochód jest tak malutki, że bardzo łatwo jest tutaj trafić w asfalt, w jezdnię, mimo tego, że jest bardzo podatny na podmuchy. O, no nie pokażę wam teraz przebiegu, bo bym musiał wziąć telefon podczas jazdy, ale przed chwilą na wszystkich 5 bębenkach licznika przebiegu drogomierza tak zwanego były same dwójki. Lubię to, to jest satysfakcjonujące. Jedziemy teraz licznikowe 70, nawet nie całe, 60 parę. Jest tu głośno. Tu jest naprawdę głośno przy tej prędkości. Skrzynia jest czterobiegowa. Jadę teraz na czwórce i samochód jedzie. Ma siłę, ma chęci, jednak to nie jest jego prędkość przelotowa. Tak, no do tych 70 podejrzewam, że jedzie się dosyć komfortowo, nie zamierzam próbować jechać szybciej. Mimo wszystko naprawdę da się tutaj jechać komfortowo. Może nie chodzi tutaj o komfort dla uszu, jednakowoż komfort dla pośladków. Także trzymajcie się i cześć!